Gajówka Mikołaja to terenowa baza edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego, ale też miejsce historyczne. Historyczna osada, którą pobudował Stefan Lgocki. Od kilku już lat we współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ Gorczański Park Narodowy organizuje Święto Buka. Święto Buka dla uczniów szkół podstawowych odbyło się 1 października w mijającym tygodniu. Przybyło do nas blisko 70 osób, 70 uczniów wraz z opiekunami, z nauczycielami. Byli to uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Nowym Targu, szkoły podstawowej nr 2 w Mszanie Dolnej oraz klasa ze szkoły podstawowej w Ratułowie. Początkowo przez kilka pierwszych lat Święto Buka było skierowane tylko do szkół, tylko do uczniów szkół podstawowych, ale ponieważ wzbudziło zainteresowanie również dorosłych mieszkańców naszego regionu, turystów, postanowiliśmy przygotować je również w wersji otwartej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. I dziś właśnie w sobotę, 5 października, odbywa się Święto Buka zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, dla grup rodzinnych i turystów. Dzięki współpracy Gorczańskiego Parku Narodowego z Nadleśnictwem Nowy Targ możemy podczas Święta Buka pokazać uczestnikom różne funkcje lasu. Z jednej strony las naturalny, który jest chroniony w Gorczańskim Parku Narodowym, gdzie można obserwować proces zamierania, odradzania się drzewostanów, rolę martwych drzew. A z drugiej strony możemy też opowiedzieć o znaczeniu lasów gospodarczych, które dostarczają człowiekowi drewna dla różnych jego potrzeb. I stąd Święto Buka ma formę ścieżki zadań. Jest to terenowa ścieżka zadań składająca się z 6 punktów. Zadanie pierwsze pod tytułem Pomysłowy Dobromir prowadzą pracownicy Nadleśnictwa Nowy Targ. Punkt ten dzisiaj jest zlokalizowany wewnątrz Gajówki Mikołaja przy naszej wystawie przyrodniczo-historycznej. Tam uczestnicy mogą spróbować rozpoznawać różne rodzaje drewna, właśnie drewna w formie użytkowej. Dla odmiany w punkcie 2 pod tytułem Poznajemy nasze drzewa, prowadzonym przez pracownika Gorczańskiego Parku Narodowego, można dotknąć, spojrzeć przez lupę i porównać cechy wybranych gatunków drzew liściastych i iglastych, które w naszych lasach gorczańskich mają szczególne znaczenie, bo są gatunkami lasotwórczymi. Trzeci punkt naszej przyrodniczej ścieżki zadań to film wewnątrz Gajówki Mikołaja. Można obejrzeć krótki, 10-minutowy film o roli martwych drzew w lesie. W punkcie 4, zlokalizowanym przy drodze dolinowej nad potokiem Łopuszanka, uczestnicy mogą zobaczyć, jak leśnik mierzy drzewo. Z kolei w punkcie 5 mogą przyjrzeć się z bliska zmurszałej kłodzie, czyli odkrywać drugie życie drzewa, zobaczyć, jak różnorodne jest życie w martwej, murszającej kłodzie. I ostatni punkt, punkt numer 6, to spotkanie z ptakami gorczańskich lasów.